Kadron. Przestrzenna bryła o 11 ścianach, wymyślona i opatentowana przez polskiego rysownika Janusza Kapustę. Okazało się, że jego wynalazek ma wielorakie zastosowanie, chociażby w architekturze. Teraz nadszedł czas na kadronowy instrument muzyczny. Oto i jest pierwszy na świecie strunowy kadron harfowy. 12 września 2019 roku w Łodzi, w Fabryce Sztuki, w ramach Festiwalu Czterech Kultur doszło do spotkania wszystkich osób zaangażowanych w kadron projekt. Wynalazca bryły, Janusz Kapusta, widział wtedy instrument po raz pierwszy. Prezentował mu go jeden z jego konstruktorów, Tomasz Dziubiński. Muzyk Paweł Janas pokazywał kadron harfowy fotoreporterom i dziennikarzom, a pomysłodawca całego projektu, Marcin Kuropatwa, wraz z wynalazcą i konstruktorem odpowiadali na ich pytania. Prezentację sceniczną nowego instrumentu poprzedził wykład Janusza Kapusty o wielorakim zastosowaniu kadronowej bryły. Kilkanaście minut później można było posłuchać, jak gra na kadronie Paweł Janas. Po Pawle Janasie na scenie zainstalował się zespół Odpoczno, grający fuzję folku i jazzu. Za ich plecami swoje wizualizacje, inspirowane bryłą kadronu, prezentował Maciej Rynkiewicz. Na koniec jam session z muzykami Odpoczno na kadronie zagrał Paweł Janas. Towarzyszył im na lirze korbowej Maćko Korba. Za wizualizację odpowiadał Krzysztof Owczarek.